Panie wojewodo, jeżeli podsumował pan tak ogólnie, oczywiście nie wchodząc w szczegóły, jak w tym wszystkim, w tej całej ważnej strategii działań, decyzji wygląda Świnoujście? Świnoujście jest kluczowym miastem na mapie inwestycyjnej w ogóle nie tylko w Polsce, ale chyba i w Europie, ponieważ na waszym terenie w przyszłym roku rozpocznie się budowa terminala gazowego. Bieżący rok to była ogromna praca, nie tylko w poszczególnych firmach czy instytucjach, które tę inwestycję będą realizowały, czy mówię o samej spółce LNG, ale porcie Szczecin-Świnoujście, o Urzędzie Morskim, ponieważ przygotowano tysiące dokumentów, które trzeba było zweryfikować, sprawdzić i również na ich podstawie wydać decyzję. W tym roku wydaliśmy większość najbardziej poważnych decyzji związanych z rozpoczęciem tej inwestycji. Więc wierzę w to, że zgodnie z harmonogramem w przyszłym roku spółka Polskie LNG rozpocznie już tą budowę. Szczecin jest bliżej Warszawy, jeżeli jesteśmy przy inwestycjach. Zapytam się pana wojewody, czy nic nie słychać w sprawie stałego połączenia wysp Uzdem z Wolinem? To jest temat, który jest analizowany. W tej chwili wiem, że jest w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, są raporty dotyczące wydania decyzji środowiskowej. Przyznam, że nie wiem, kiedy to zostanie wydane, natomiast poważniejszy problem jest w zapewnieniu finansowania tej inwestycji. Rzeczywiście rozbudzono pewne aspiracje w Świnoujściu, że ta inwestycja szybko powstanie. Pieniądze, które zagwarantowano pierwotnie tą inwestycję, okazały się dalece niewystarczające, bo studium pokazało jasno, że za 200-300 milionów złotych się nie da zrobić. Potrzeba ponad miliard złotych i będzie trzeba się o takie środki starać.